Polski Związek Piłkarzy siedzibę ma w Łodzi, ale zasięg ogólnopolski, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się piłkarzami. Także tymi z problemami. A brak ważnego kontraktu problemem jest. I to nie małym. Oficjalnych statystyk nie prowadzimy, bo też nasz związek się tym nie zajmuje. No ale natomiast obserwuję taką tendencję, że z roku na rok rzeczywiście tych piłkarzy, przynajmniej jakiś mały odsetek, przybywa. Mało kto wie, że ta rosnąca w siłę grupa ma swoją reprezentację i swojego selekcjonera. Rafał Pawlak odpowiada za stronę sportową, która swoim bogactwem lekko zdumiewa. Co roku organizujemy obozy albo wyjazd na jakiś turniej zagraniczny, żeby piłkarze mogli zobaczyć, jak się trenuje na profesjonalnym zgrupowaniu, żeby mogli się pokazać przed skautami. Przez 18 dni przewinęło się ponad 25 piłkarzy. Zaczęliśmy od zgrupowania w Rybniku, Kamieniu. Byliśmy tam razem z Górnikiem Zabrze. Piłkarze zobaczyli, że zakwaterowanie, jedzenie, treningi i baza treningowa nie różnią się absolutnie niczym dla piłkarzy bez kontraktów, jak dla piłkarzy ekstraklasy. Później pojechaliśmy na turniej do Sofii, do Bułgarii. Wydaje mi się, że dla tych zawodników też to było jakieś przeżycie, bo mogli zagrać w międzynarodowym turnieju. Normalnie przed meczami były hymny. Jest selekcjoner, drużyna, profesjonalne treningi i obozy, dobry sprzęt, ale nie ma jednego – piłkarze z ekstraklasy. Większość piłkarzy, którzy się przewinęli przez te nasze trzy zgrupowania, to byli piłkarze z drugiej, z trzeciej i z czwartej ligi. Mieliśmy Bartka Kanieckiego, który akurat skończył kontrakt z Wisłą Płock. To nie jest żadna ujma pokazać, że jestem piłkarzem bezrobotnym i naprawdę nie ma się czego wstydzić. I tymi obozami w tym roku też chcieliśmy pokazać, że traktujemy to profesjonalnie, nie zostawiamy nic przypadkowi. Wszystko jest zaplanowane tak jak na zgrupowaniach drużyn ekstraklasowych. Oddajmy więc głos zawodnikowi do niedawna z ekstraklasy. Fajny pomysł w ogóle stworzenia takiej drużyny przez chłopaków z FIP Pro i bardzo dobrze to robią, tylko z drugiej strony jestem zawodnikiem na pewno nieanonimowym. I myślę, że czy bym pojawił się na takim meczu, czy nie, w mojej sprawie dużo by to nie zmieniło. Rafał Grodzicki i jemu podobni nie lubi, jak nazywa się go bezrobotnym. Nie ma kontraktu, ale nie przesiaduje na kanapie z założonymi na stół nogami. Robotę mam, bo sobie trenuję w krakowskiej drużynie w Garbarni i myślę, że te treningi, jakość treningowa nie odbiega dużo od treningów drużyn ekstraklasowych, także cały czas jestem w ruchu i myślę, że jak już znajdzie się oferta, która będzie mnie interesowała, to nie będę startował od zera. Ekstraklasowych piłkarzy bez kontraktów można podzielić na trzy grupy. Po pierwsze, czekających na optymalną propozycję, jak Marcin Budziński czy Patryk Lipski. Po drugie, czekających na propozycję na odpowiednim, dawnym poziomie. I po trzecie, czekających na każdą propozycję. Druga grupa jest najliczniejsza. Kto grał w ekstraklasie, chciałby w niej pozostać. Jakbym odszedł do klubu, który pierwszy mi złożył ofertę i byłby to z dużo niższej ligi, no myślę, że wykluczyłbym się już do końca praktycznie mojej przygody z piłką na granie na wysokim poziomie, na poziomie ekstraklasy. Trzeba było odpocząć. Może nie tyle fizycznie, co psychicznie po tym ostatnim sezonie, bo był on chyba najtrudniejszy w mojej przygodzie z piłką. A później to myślę, że było takie trochę zakłamywanie rzeczywistości. A poczekam, na pewno ktoś się odezwie, bo przecież mimo wszystko gram w ekstraklasie. No ale to trwa już trochę i tak na dzień dzisiejszy zaczynam troszkę inaczej myśleć. Zaczynam się trochę tym wszystkim denerwować, bo też widzę, jaki jest trend na dzień dzisiejszy w polskiej piłce, że coraz więcej obcokrajowców ściągamy. Zaczyna już mi doskwierać to, że przychodzi weekend, a ja siadam tylko przed telewizorem i nie jest mi dane zagrać w żadnym oficjalnym meczu, więc
więc myślę, że z dnia na dzień na pewno będzie ciężej. Fajnie było, jakbym miał te 300 meczów w Ekstraklasie. Dużo mi do tego nie brakuje, ale trzeba być zawodnikiem klubu Ekstraklasy, żeby w ogóle mieć szansę ten cel osiągnąć.